Dzień dobry Państwu, witam na dzisiejszej konferencji w pierwszej kolejności zaproszone media. Witam naszego gościa, pana posła Krzysztofa Szczuckiego. Jesteśmy dzisiaj we dwoje. Chcieliśmy się odnieść do takich najważniejszych dzisiaj rzeczy, najważniejszego problemu gruziądza, który jest w naszym centrum zainteresowania, mianowicie to, co dzieje się z Publiczną Uczelnią Zawodową Grudziądzką, powołaną w ubiegłym roku, 15 września, na podstawie zarządzenia ministra edukacji. Kierunek mechatronika to piękna, nowa karta na gruncie grudziąckim edukacji, karta dziennych studiów, która umożliwia dzienne studia, czyli bezpłatne studia studentom, którzy mają od 1 października rozpocząć swój nowy rok akademicki. Znajdujemy się na ulicy Kostynierów Gdyńskich przed budynkiem, który został w ubiegłym roku w grudniu przekazany Publicznej Uczelni Zawodowej. Proszę Państwa, stan tego budynku w dniu dzisiejszym, czyli można powiedzieć już po wielu miesiącach czasu, no niestety nie przedstawia się najlepiej. Z założenia miał mieścić się tutaj rektorat, miała się mieścić także biblioteka. Do dnia dzisiejszego nie wykonano tutaj żadnego z zasadniczych remontów. W zasadzie możemy powiedzieć, że na razie ten majątek przekazany przez miasto, przez radnych także leży odłogiem. Co dzieje się dzisiaj ze szkołą, jaki będzie priorytet dzisiaj do końca, nie wiem. Planowane dzisiaj sale wykładowe w budynku administracyjnym szpitala, no niestety, ale są nie do zaakceptowania. Sądowaliśmy dzisiaj kilka rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię organizacyjną, mówicie, cały proces, który rozpoczął pewną złą pasę, no niestety, ale jest związany ze zmianą zarządu tej szkoły, mianowicie rektora, na stanowisku rektora, ale także pewnie pracowników, którzy gdzieś tam zostali pozwalniani. Naszym zdaniem w trybie organizacyjnym, kiedy mamy ustalony już pewien przebieg zdarzeń, wydarzeń, zaplanowany kalendarz, nie zmienia, nie wyprzęga się, mówiąc brzydko, koni w trakcie intensywnego biegu. Jest to rzecz niedopuszczalna, bo tworzy dość realne zagrożenia dla organizacji całej takiej jednostki, która jest marzeniem dla Grudziądza, która miała zmienić status tego miasta. Wspomnę tylko, że prezydent miasta Grudziądza, pan Maciej Glamowski, chce być głównym mecenasem edukacji w tym mieście na poziomie wyższym, chce tworzyć, budować piękne kampusy uniwersyteckie za wielkie pieniądze, a tu w tym małym zagadnieniu, w tej tworzącej się publicznej uczelni zawodowej, nie jest w stanie sobie tutaj jakoś poradzić, nie jest w stanie dozorować, czy też nadzorować, albo też wspomagać tej inicjatywy, która musi mocno stanąć na nogi. Jeżeli chodzi o poziom rekrutacji, to także mieliśmy tutaj szereg zastrzeżeń, dlatego że proces zarówno promocji szkoły, no on był nieco spóźniony, albo też dość opóźniony, wiele rzeczy tam budzi dzisiaj pewne elementy sprzeciwu, jakieś kontrowersje, zresztą widać, że pracownicy zostali w jakimś dziwnym trybie tutaj zwalniani. Nowa organizacja, która przejęła szkołę, nie do końca być może spełnia swoje zadanie, dlatego mamy szereg wątpliwości i obawy do tego, czy ten nowy rok akademicki 1 października rozpocznie się z pełnym składem, wymaganym składem, aby ta szkoła mogła istnieć. A kierunek jest bardzo atrakcyjny i w zasadzie winien tutaj mieć pełne obciążenie frekwencyjne, powinien tych dokumentów mieć bardzo wiele. Nie ukrywamy także, że nasze niepokoje są także związane z tym, że dzisiaj na gruncie oświaty istnieje bardzo poważny element konkurencyjności, pewnie losami grudziąckiej szkoły albo też dezaktywacją tego pomysłu mogą być zainteresowane inne uczelnie techniczne w naszym obrębie, na którym może bardzo zależeć na tym, aby ta szkoła do końca nie powstała. Dlatego będziemy musieli tej sprawy, tej idei bronić do końca i ją wspomagać w pozycji samorządu, który nie jest głównym organizatorem, ale jego zainteresowanie powinno być optymalne. A z jakiego powodu powołano poprzedni zarząd, poprzedniego rektora? Znaczy uzasadnienia co do odwołania rektora, ja w pewien sposób szczegółowy nie znam. Nie przedstawiono nam tutaj żadnego uzasadnienia. Ta sprawa odbyła się generalnie, mówiąc w cudzysłowie, zupełnie po cichu. Zresztą ostatnie zwolnienia, teraz niedawno dowiedzieliśmy się o zwolnieniu kolejnych pracowników, którzy odchodzą w jakimś bardzo dziwnym trybie artykułu 52 kodeksu pracy. Dobrze, mamy nowego rektora, to wiemy. W tej szkole już przyznano pewne środki ministerialne, niemałe. Tak. W jakiej wysokości i co się z nimi stało? Z tego co pamiętamy, i było to kilka milionów złotych, w granicach 5 milionów złotych, na samym starcie szkoła była dysponentem takiej kwoty.
miała przeznaczyć te pieniądze na organizację, między innymi też i na zakup mieszkań dla przyszłych nauczycieli, zakup też samochodu, który był niezbędny dla obsługi szkoły. Te rzeczy jak gdyby zostały zakupione, natomiast pozostały jeszcze, jak wiemy, grubo ponad 4 miliony z tego, co możemy się domyślać, na koncie szkoły i te pieniądze powinny być właśnie wykorzystane na taki cel, jak aktywacja czy też rewitalizacja tego budynku, który nie jest łatwą rzeczą, ale jest przepiękny i jest godny tej szkoły. Dobrze, a tutaj jednak zatrzymajmy się na tym zarządzie, bo może ze względu na to, że wykryto jakieś nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków, stąd te zmiany. Bo nasuwa się też takie pytanie. Takich informacji nie mamy, żeby doszło do jakichś nieprawidłowości. Zresztą tryb, który został, który był realizowany przy zmianie rektora, był zupełnie normalny, że tak powiem. Tam nie było żadnych zastosowań, jeżeli chodzi tutaj o kwestie prawne, które miałyby tu na podstawie właśnie jakiegoś szczególnego artykułu rozwiązywać ten stosunek pracy. Natomiast no, być może jest to ściśle związane ze zmianą polityczną, bo tak jak Państwo wiecie, mamy w Polsce dzisiaj do czynienia z rewolucją. A w jakim celu składał zawiadomienie do policji? Do policji to ono było złożone w zasadzie w ostatnim czasie. Ja nie wiem, czego ono do końca dotyczyło. Szanowni Państwo, może jedno to jest, też... Trzeba rozgraniczyć. Tak, jedno, jeżeli mogę uzupełnić. No gdzieś to wszystko jest wokół tej... Szanowni Państwo, żebyście Państwo nas dobrze zrozumieli. Nie jest konferencja prasowa w obronie tego lub innego rektora. Rektorem z naszego punktu widzenia może być każdy, kto ma kompetencje tego, żeby te uczelnie prowadzić. I nie chodzi o to, żeby teraz twierdzić, że tamten był lepszy, czy ten jest lepszy, czy jeszcze inny jest lepszy, tylko zadajemy podstawowe pytanie, co z tą uczelnią i czy ona rzeczywiście powstanie w sensie takim praktycznym, znaczy czy będą studenci, czy będą zajęcia od 1 października. Nie chcielibyśmy, żeby stan uczelni jako jednostki dydaktycznej był taki jak tego budynku, który jest za nami. Zależy nam oczywiście na tym, żeby ten budynek, rektorat uczelni został wyremontowany, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby odbywały się zajęcia dydaktyczne, żeby byli kształceni studenci w Grudziądzu. Doskonale pamiętamy te wszystkie dyskusje wokół uczelni jeszcze zanim ona powstała, że uczelnia wyższa w Grudziądzu była aspiracją aspiracje Grudziądzan były takie, żeby mieć uczelnię, żeby zatrzymywać przynajmniej część młodych ludzi, którzy niekoniecznie wszyscy chcą na studia wyjeżdżać z miasta, chcą tutaj zostać i jednocześnie móc tutaj się kształcić. I zasadnicze pytanie, które dzisiaj zadajemy w momencie, kiedy jest już druga połowa lipca, znane są wyniki matur, odbywa się na uczelniach rekrutacja, czy rzeczywiście od 1 października ruszy ten kierunek mechatronika, czy będzie przeprowadzony nabór, czy jest on prowadzony prawidłowo, czy dostatecznie promowany jest ten kierunek studiów, jakie są plany także inwestycyjne, oczywiście co z tym budynkiem, co z innymi salami dydaktycznymi. Nie chcemy, żeby stało się tak z uczelnią, jak dzieje się z innymi projektami. Już były tutaj konferencje prasowe, chociażby na temat połączeń kolejowych do Grudziądza, gdzie rządząca koalicja likwidatorów systematycznie różne rozwiązania ważne dla takich miast jak Grudziądz likwiduje, wyrzuca do kosza. No i tutaj właśnie w związku z tym, o czym mówił Krzysztof Kosiński, żeby nie było tak, że lobby uczelni wyższych, także funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim, chociażby w Bydgoszczy, doprowadzi do tego, że ta uczelnia tutaj w Grudziądzu nie powstanie, albo usłyszymy w październiku czy też w listopadzie, że nie było zainteresowania wśród Grudziądzan, dlatego te uczelnie trzeba zlikwidować. Zadawaliście te pytania władzom uczelni w takim razie, tym nowym władzom uczelni. No właśnie zadajemy je teraz, oczekujemy. To teraz zadajecie pytania poprzez nas. Ja pytam, czy zadawaliście władzom uczelni, bo wiemy, że rekrutacja ruszyła i gdzieś w przestrzeni miejskiej jest to zauważalne i słyszalne. Dlatego stąd to pytanie. Czy to ale to zostało jest skierowane do zupełnie, władz? Zupełnie normalne, panie redaktor, że my jako opozycja i opozycja ogólnopolska, ale też opozycja tutaj w mieście, swoje obawy wyrażamy publicznie po to, żeby zobowiązać władze do tego, żeby publicznie odpowiedziały. Znaczy my nie chcemy jakichś SMS-ów czy rozmów telefonicznych, tylko chcemy, żeby oficjalnie te odpowiedzi padły wobec mieszkańców Grudziądza, tak żeby były jednocześnie zobowiązaniem dla tych władz. Do tego, więc liczymy na to, że Państwo pewnie tak będzie po tej naszej konferencji z tymi pytaniami też się zwrócić. Bo wiemy, że siedziba to nie tu, tylko Centrum Kształcenia Zawodowego. Znaczy, formalna siedziba jest tutaj, ale rzeczywiście w centrum odbywa się realnie rekrutacja i tam też pewnie będą pierwsze zajęcia dydaktyczne. No i właśnie dobrze by było, żeby władze uczelni przedstawiły, informowały nas na bieżąco, jak ta rekrutacja przebiega, ile jest zgłoszeń, ilu zgłoszeń się władze uczelni spodziewają, ale tak, żebyśmy chcieli poznać plany inwestycyjne, bo pamiętajmy, że uczelnia
jest przede wszystkim miejscem, gdzie będą kształceni młodzi ludzie tutaj, młodzi, starsi z Grudziądza, ale także może być impulsem rozwojowym dla miasta, także jeżeli chodzi właśnie o ten kampus wspomniany, który mógłby powstać, to wszystko jest też istotne i dobrze by było, gdyby rektor uczelni, bo to on za to odpowiada, systematycznie te swoje propozycje i pomysły komunikował. A czy GESI jest tlenem tego budynku? No, czy GESI budynek należy do uczelni, został przekazany, to jeszcze pan radny Krzysztof Kosiński może potwierdzić, ale był przekazany przez ze zgodą Rady Miasta uczelni. Z tego akty co wiem, tak. Pierwszy rektor podpisał stosowne akty notarialne, już stosowne umowy z miastem, więc własnością jest uczelnia, więc uczelnia odpowiada za jego remont. Jeszcze wtedy, kiedy ministrem edukacji i nauki był pan minister profesor Czarnek, zabiegaliśmy o środki dla uczelni, o tych środkach była już mowa i one powinny być przeznaczone między innymi na ten remont. Ja jeszcze budynek do szybkiej kolei i zabraniu nam szprychy z Grudziądza, to też mówiliśmy o tej szkole, o jej problemach i powiem szczerze, że wtedy nastąpiły pewne konsekwencje, które były widoczne nawet medialnie, bo promocja, która pojawiła się automatycznie za parę dni w zasadzie na Facebooku, była pewnym efektem sygnalizowania publicznego właśnie tej sprawy. Czyli jednak bardziej opłacalne są publiczne informacje, publiczne konferencje i dają lepsze skutki niż rozmowy w kuluarach i rozmawianie po cichu, czy też pisanie pism, które później się wyrzuca do kosza. Jednak Państwa informacje przygotowywane i mowa o tym mają, odnoszą określony skutek. Proszę Państwa, no, zakres rozszerzenia edukacyjnego, który jest planowany, a w zasadzie nie do końca dobry nadzór nad tą jednostką, naszym zdaniem, bo mówimy to o rozszerzeniu działalności o nowych kierunkach, zarówno w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa, także logistyki, ale tu przedstawiłem przed chwilą jeden niepokojący fragment, a mianowicie przyjęcie pewnego segmentu budynku administracyjnego Grudziądzkiego Szpitala. Proszę Państwa, ja z perspektywy kilku miesięcy oceny, rozmów z mieszkańcami, rozmów z pracownikami szpitala, nawet z byłym dyrektorem szpitala, który no, jak usłyszał o tym, że chce się zająć pewną kondygnację, jedną kondygnację Grudziądzkiego Szpitala, to o małe co zawału serca nie dostał, mówi to jest niemożliwe. Powiedzmy, nie będziemy używać nazwiska, ale dzisiaj szpital regionalny, który jest jednostką wielką, który obsługuje w dalszym ciągu kilkaset tysięcy osób, no musi mieć wymagane zaplecze administracyjne i nie można robić totalnego bigosu ze wszystkiego w tym mieście. A takie tendencje obecna władza niestety, ale ma. Interpelacji poselskiej, zapytania poselskiego do stosownego ministra w tej sprawie. No tak, znaczy, oczywiście rozważam taką decyzję i składam różne interpelacje, także oczywiście w sprawach dotyczących mieszkańców Grudziądza, przy czym uczelnia cieszy się pewną autonomią. Ja mogę złożyć interpelację do ministra nauki, ale on nie odpowiada za decyzje gospodarcze, dydaktyczne, inwestycyjne tutaj rektora. Natomiast oczywiście myślę, że złożę i też skieruję pytania na piśmie, te, które tutaj dzisiaj Państwu, za pośrednictwem Państwa zadajemy bezpośrednio do rektora uczelni, tak żeby mógł też na piśmie udzielić odpowiedzi. Ale też apelujemy do głównego też współudziałowca całej sprawy, a mianowicie do Pana Prezydenta po raz kolejny, aby jako gospodarz, jako bardzo dobry gospodarz tego miasta interweniował, bo jak długo, jak wiele miesięcy jeszcze ma ten piękny, cudowny obiekt, zabytkowy obiekt, stać zaniedbany, aby zmobilizował, ale też pomógł, bo dzisiaj w kontekście sprawowanej władzy ma bardzo duże możliwości, co należy dzisiaj podkreślić i da sobie pewnie skutecznie radę.